Witamy Państwa serdecznie w drugim odcinku programu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji Niklot pod tytułem Niklotowe Rozmowy. Witam Państwa, Grzegorz Ćwik. Tomasz Szczepański. Tomku, no, poruszyć musimy temat, którym żyje Polska, Ukraina i cały świat od półtora tygodnia, czyli wojna na Ukrainie. Wojna, której nie spodziewaliśmy się, ale wojna, która zaczęła się i zaczęła się to konfliktem pełnoskalowym, czyli nie uderzeniem na poszczególne cele artyleryjskie, nie wojną hybrydową, ale pełnowartościowym konfliktem zbrojnym, jaki chciałby się powiedzieć. Wydawało się, że już odchodzą powoli do lamusa. I ten konflikt mówi się, że zmienia wszystko. Zmienia na pewno nasze postrzeganie, a przynajmniej części naszej sceny politycznej, części naszych środowisk politycznych i metapolitycznych, postrzeganie Rosji, postrzeganie sytuacji na wschodzie. Ale też udowadnia chyba, że imperializm rosyjski, tak jak powiedział komendant Józef Piłsudski, czy czerwony, czy biały, będzie w Rosji elementem stałym i obowiązującym w ich polityce zagranicznej. Ja może zaznaczę, że akurat dla mnie to może niewiele zmienia, bo ja się trochę spodziewałem erupcji tego imperializmu, także w postaci zbrojnej, ale to już jest inna sprawa. Jedno, co trzeba mocno podkreślić, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej, i to nawet osób poważnych, jakieś takie rozważania na temat stanu zdrowia psychicznego Władimira Putina i tłumaczenie tym wszystkiego. Trzeba najpierw może przeciwko temu mocno zaprotestować, ponieważ oczywiście w systemach despotycznych stan ducha przywódcy, jego osobowość ma znaczenie. Ale też pamiętajmy, że nawet w despocji orientalnej despota nie rządzi sam przeciw wszystkim. Bo jeśli tak jest, to umiłowany przywódca umiera na zawał serca i zastępuje go inny umiłowany przywódca. I miejmy świadomość, że także w systemach despotycznych jednostki przywódcze wyrażają pewne określone interesy. Niekoniecznie muszą to być interesy materialne. To jest uwaga ogólna, ale dotyczy nie wyłącznie Rosji. A teraz już przechodzimy do samej Rosji. Imperializm rosyjski jest zakorzeniony w kulturze rosyjskiej, jest formą bytu Moskwy, Rosji w świecie. Od co najmniej XV wieku, to znaczy od momentu, w którym jeszcze wtedy Wielkie Księstwo Moskiewskie przejęło po Bizancjum tradycje i uroszczenia światowładcze. Napisano o tym wystarczająco dużo u nas, chociażby wiekopomne dzieło Jana Kucharzewskiego, które myślę, że części naszych słuchaczy jest znane, a jeżeli nie jest znane, to ja bardzo gorąco zachęcam do zapoznania się. Natomiast jedno trzeba zawsze powtarzać. Ten imperializm ma podłoże religijne i jako taki jest troszkę czymś innym niż znane nam z podręczników chociażby historycznych imperializmy francuski na przykład, czy angielski, które budowały swoje imperia kolonialne w XIX wieku, wcześniej nawet, a w XX wieku pozbyły się tych imperiów i to zwróćcie Państwo uwagę, bez wielkich wojen kolonialnych. One oczywiście były, ale zdarzały się w określonych sytuacjach. Celem takiego imperializmu brytyjskiego czy francuskiego, to były cele racjonalne. Chodziło na przykład o rynki zbytu. Oczywiście dodawano do tego ideologię w postaci tzw. misji białego człowieka, ale i nawet, można powiedzieć, nie była to tylko ideologia, bo jasno trzeba powiedzieć, że przecież kolonializm oznaczał także, poza eksploatacją, oznaczał także rozwój narodów kolonialnych. Chociaż to jest zupełnie inne zagadnienie i tutaj nie ma sensu tego jakoś tak za bardzo rozwijać. Ale istotne jest to, że cele tych imperializmów były racjonalne. W wypadku imperializmu motywowanego ideologią, on nie musi dawać korzyści materialnych, namacalnych centrum. Może nawet tak być, że centrum wręcz dopłaca do kontrolowania jakiejś prowincji, tak jak według nacjonalistów rosyjskich, którzy są przeciwnikami imperializmu, Moskwa dopłaca do utrzymywania Czeczenii i Dagestanu i gdyby tylko rachunek finansowy decydował o tym, to przyznanie przez Moskwę niepodległości Czeczenii i Dagestanowi oznaczałoby zyski dla budżetu. A mimo wszystko Moskwa jednak dopłaca. Imperializm bowiem nie ma charakteru wyłącznie racjonalnego liczenia na jakieś zyski,
ma charakter ideologiczny. Cóż to jest za ideologia? W XVI wieku, po podboju ostatniej demokratycznej republiki północnej Rusi, znaczy Pskowa, Nowogród został podbity wcześniej, mnich Filoteusz sformułował tak zwaną teorię trzeciego Rzymu. Mówiła ona, że były trzy stolice uniwersalne, stolice chrześcijaństwa, Rzym ten właściwy, który upadł, Konstantynopol, który zajęli Turcy i notabene zajęli go Turcy dlatego, że jest to kara Boża za Unię Florencką, czyli za próbę zjednoczenia się z Zachodem, co warto sobie zwrócić uwagę, że jest charakterystyczny element w stosunku do Zachodu. Już wtedy. I ten trzeci Rzym to jest Moskwa, a czwartego nie będzie. To znaczy, że Moskwa jest uniwersalną, światową stolicą jedynego prawdziwego chrześcijaństwa, no, ponieważ chrześcijaństwo jest religią misyjną i od swojego założyciela przyjęło polecenie nauczania wszystkich narodów, to znaczy podporządkowanie w doktrynie chrześcijańskiej wszystkich narodów ziemi. No to mamy, wiemy już, kto jest narzędziem tego szerzenia tej misji. Wiemy też, że w takim razie dla Moskwy podbój czegoś, dla poddanych cara, podbój jakiejś prowincji nie jest przecież wyłącznie i nawet nie przede wszystkim realizacją jakiegoś celu geopolitycznego, materialnego. Jest realizacją celu o charakterze religijnym. W związku z tym takie imperializmy są, jak to ładnie ująć, trudne do oswojenia, bo nie można racjonalnie tutaj z nimi rozmawiać. Trzeba odpowiadać tylko i wyłącznie siłą, licząc na to, że być może nastąpi w wyniku jakiejś wielkiej klęski próba redefinicji swojego miejsca w świecie przez Rosję i kulturę rosyjską. Dopóki jednak ta próba redefinicji nie nastąpi, obojętnie już czy motywowana, to będziemy mieli do czynienia z imperializmem jako z czynnikiem stałym, jako czymś konstans, jeżeli mówimy o Moskwie. I to jest ta pierwsza podstawowa rzecz, którą należy rozumieć, a z tego oczywiście powinny płynąć inne wnioski, to znaczy wniosek podstawowy dla mnie jest oczywiście taki, że jeżeli nie chcemy być kolejną prowincją trzeciego Rzymu, światem zarządzaną przez czynowników cara, to należy między innymi wspierać wszystkich tych, którzy z tym trzecim Rzymem walczą, obojętnie nawet w imię czego, a w danym konkretnym wypadku oczywiście wspierać Ukrainę, która jest tym pierwszym frontem walki przeciwko Imperium Trzeciego Rzymu. No właśnie, Rosjanie i Rosja lubi wszystko traktować w kategoriach ostatecznych. To znaczy, jeżeli mówimy o interesie, jeżeli mówimy o rzeczach wymiernych, no to one mają charakter, powiedzmy, materialny. Rosja lubi wszystko traktować w kategoriach moralnych, skrajnego dobra i skrajnego zła, dlatego nikt nie dziwi nas to, że Rosja używa retoryki antyfaszystowskiej, mówi o denazyfikacji Ukrainy, o walce z faszystami, ponieważ to jest prosta przebitka taka myślowa, to znaczy, jeżeli w Rosji walczy się ze złem, no to dla przeciętnego Rosjanina takim skrajnym złem ze względu na przeżycia wojenne Związku Sowieckiego, czy na narodów Związku Sowieckiego, no będzie walka z nazizmem, bo właściwie nie ma pewnie rodziny... Tam nazywanym faszyzmem. Tak, tam nazywanym faszyzmem, bo nie ma w Rosji pewnie rodziny, gdzie przynajmniej jedna osoba nie zginęła, czy na froncie, czy na zapleczu tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli Frontu Wschodniego w latach 41-45 i to powiela się z tym, że to nakłada, to co powiedziałeś, nakłada się z tym, że póki co wszyscy są zadziwieni, jak bardzo Rosja w kategoriach wymiernych, militarnych, ekonomicznych, geopolitycznych przegrywa i to było przecież do przewidzenia w dużej mierze, bo Zachód wspierał Ukrainę już od kilku miesięcy ogromnymi dostawami sprzętu, współpracą wywiadowczą, więc było oczywiste, ja tak uprzejmie uważałem, że Zachód twardo stanie przeciwko Rosji, bo po prostu na Zachodzie jeszcze te pokłady zdrowego sposobu myślenia politycznego są na tyle duże,
że stanie przeciwko tej Rosji. Straty wojenne, o których też się mówiło, że Ukraina nie będzie spacerkiem, że to będzie drugi Afganistan, a póki co wychodzi na to, że jest gorzej niż drugi Afganistan, no to również pokazuje, że to nie jest taka prosta polityka. Ja wszystkich analityków, to oni pewnie to znają, ale również i dziennikarzy, i osoby, które się wypowiadają na temat Rosji, namawiam do nie do tylko i wyłącznie czytania tych statystyk, o których tutaj mówisz, ale bardzo namawiam wszystkich do wysłuchania obecnej, dostępnej najprawdopodobniej nadal na serwisie YouTube piosenki Żanny Biczewskiej o Rosji. Ona się nazywa Miruski i jest tam, piosenka nagrana jest 10-15 lat temu, tak pamiętam. Jest tam cudowna fraza. Budziec z Nowaruskim Gorod Sewastopol, budziec z Nowaruskim Połostrow Krym, nasz Bosfor Dzierżawny, nasz Konstantynopol i Światynia Mira, nasz Jeruzalim. Co się tłumaczy, że będzie znowu rosyjskim miasto Sewastopol, będzie znowu rosyjskim Półwysep Krym, nasz państw imperialny Bosfor, nasz Konstantynopol i stolica, świątynia świata, nasza Jerozolima. Można powiedzieć, że jest to tylko piosenka, chociaż piosenkarki bardzo wybitnej i bardzo znanej i będącej jednym z takich, można powiedzieć, brandów, przynajmniej estrady rosyjskiej. Ale zastanówcie się Państwo, co byłoby, gdyby jakakolwiek nasza piosenkarka, zwłaszcza tej miary co Biczewska, która jest niewątpliwie wybitną artystką, gdyby Renata Przemyk czy Ewa Demarczyk nagrała piosenkę, że znowu będzie nasz Lwów, Wilno, już bez Konstantynopola. Przecież chyba wszyscy Państwo rozumiecie tutaj, jakie trzęsienie ziemi by nastąpiło, które starłoby gwiazdę, która by się z powierzchni ziemi, która tą gwiazdę medialną, która ośmieliłaby się coś takiego zaśpiewać, napisać i nagrać i zaśpiewać. I sprowadziło ją najwyżej do roli powszechnie potępianego marginesu. A okazuje się, że w wypadku przynajmniej Sewastopola i Krymu, Żanna Biczewska była prekursorem rosyjskiej myśli geopolitycznej na dany etap. Nie tylko Dugin i generał Gerasimow i tak dalej, ale także pani artysta. Proszę Państwa, imperializm jest zakorzeniony w kulturze, wynika z kultury. I trzeba się z tym liczyć. No właśnie, wspomniałeś Dugina, do którego w Polsce może w niewielkim stopniu na Zachodzie odnoszą się środowiska nacjonalistyczne, więc kilka słów może powiedzmy o tym, jak właśnie nasze krajowe środowiska nacjonalistyczne, narodowe odniosły się i odnoszą do tej wojny. Bo tu trzeba powiedzieć sobie jasno, że rzeczywiście przed wojną były środowiska takie jak Stowarzyszenie Niklot, Miesięcznik Szturm czy Autonomiczni Nacjonaliści, które jak z definicjonu odnosiły się pozytywnie do idei przyjaźni z Ukrainą, idei Międzymorza. Były środowiska, które odnosiły się dość, powiedzmy, zachowawczo wobec tych kwestii. Natomiast ta wojna zmienia wszystko i środowiska, wszystkie środowiska, liczące się środowiska nacjonalistyczne, narodowe, tożsamościowe, wypowiedziały się przeciw tej wojnie. Dwa dni temu miała miejsce, trochę spóźniona z przyczyn właśnie też wojennych, po prostu redakcja Szturmu się angażuje mocno w pomoc Ukrainie. Pojawił się właśnie nowy numer miesięcznika Szturm, ma tam dwa ważne oświadczenia. To znaczy oświadczenie środowisk narodowo-społecznych w stosunku do samej wojny oraz, wydaje mi się, jeszcze ważniejsze oświadczenie środowisk narodowych w sprawie skandalicznych wypowiedzi zachodnich przedstawicieli myśli nacjonalistycznej, tożsamościowej, jakiejkolwiek innej, związanej ze wspólnotowością. Bo to okazuje się, że przedstawiciele chociażby Forsanowa, że przedstawiciele tzw. środowisk alt-right zaczynają mówić Duginem, zaczynają bredzić coś o tym, że Rosja, czy że Ukraina broni, prawda, LGBT i Ukraina bije się w imię
jakichś lewicowo-liberalnych idei, a Rosja, prawda, jako ten element... A pułkownik KGB Putin jest katechonem. To... Tak, pułkownik KGB jest, Putin jest katechonem. Wprawdzie autor tych twierdzeń, profesor Wieloński, ostatnio troszeczkę stonował swoje wypowiedzi. Niektórzy twierdzą, ja akurat nie śledzę jego kanału w social media tak na bieżąco, natomiast ci, co śledzą, twierdzą, że niektóre jego wypowiedzi starsze znikają. Tu wspomnijmy tylko, że profesor Wieloński zasłynął w roku chyba 13 czy 14 stwierdzeniem, że w razie wejścia Rosji do Polski, to pan Wieloński będzie ministrem w rządzie kolaboracyjnym Konrada Rękasa i że w razie drugiego, 17 września oni idą na współpracę z Rosją. To jest bardzo symptomatyczne dla tych środowisk bardzo marginalnych stwierdzenie, natomiast tak zwany główny nurt, te środowiska, które kształtują i realizują współczesną myśl narodową, są przeciwko wojnie, tak jak powiedziałem, przeciwko imperializmowi. Jesteśmy za prawem samostanowienia narodów, za prawem narodów do budowy swoich własnych ojczyzn, do ułożenia swojej rzeczywistości, swojego życia według praw, które te narody mają od zarania i ułożenia życia tak, jak po prostu chcą to sobie ułożyć. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić bombardowania ludności cywilnej, zbrodni dokonywanych przez armię, no właśnie chciałem powiedzieć z rozpędu Armię Czerwoną, nie, Armię Rosyjską, ale czołgi wjeżdżające pod flagą Związku Sowieckiego też widzieliśmy, chyba nawet Telewizja Polska to pokazała w swoim jakimś urywku. Więc warto powiedzieć o tym, że też wszystkie środowiska narodowe, Szturm, Niklot, Autonomiczni Nacjonaliści, Obóz Narodowy Radykalny, Stowarzyszenie Trzecia Droga i wszystkie te środowiska, które, można powiedzieć, na nas się orientują i utożsamiają, też uczestniczą w pomocy Ukrainie. Mamy odpalone zbiórki, realizujemy pomoc materialną, staramy się pomagać uchodźcom, staramy się pomagać rodzinom żołnierzy, które zostały ewakuowane z terenów przyfrontowych, także rodzinom działaczy narodowych, bo wiadomo, że te rodziny nacjonalistów, już przed wojną się mówiło, że będą narażone na represje, włącznie z zabójstwami, więc siłą rzeczy w sposób oczywisty niesiemy pomoc tym ludziom. I mi się wydaje, że ostatnia rzecz, jaką warto by powiedzieć, to już chyba wspominaliśmy wcześniej, ale to trzeba zaznaczyć. Do pewnego momentu mówiło się w niektórych środowiskach o Rosji, że to taki normalny kraj jak inne, że można z nim się dogadać. Powinniśmy z nim handlować, nie powinniśmy tak za bardzo w tym NATO wchodzić na pierwsze miejsce. Powinniśmy porzucić w ogóle te struktury zachodnie i sami, prawda, pozostawieni sobie, tak samo jak Ukraina, rozmawiać z Rosją. No 24 lutego o godzinie 4, gdy pierwsze rakiety spadły na Kijów i inne miasta Ukrainy, cała ta narracja wykazała to, co my już widzieliśmy od dawna, że jest fałszywa, że nie ma w niej grama prawdy, jest takie bardziej albo myślenie życzeniowe, jak to mówią Brytyjczycy, wishful thinking, albo po prostu wpływ jednoznacznie agenturalny. Nie, z Rosją nie będziemy handlować, z Rosją nie będziemy się dogadywać. Rosja, tak jak powiedziałeś, rozumie tylko jeden język, język siły. Niestety, tu trzeba też powiedzieć na sam koniec, że w świecie zachodnim Rosja miała i pytanie, czy ma nadal, myślę, że jednak tak, poważnego sojusznika, jakim jednak jest niemiecka klasa polityczna, która dość przywiązana jest do tej idei współpracy rosyjsko-niemieckiej, także gospodarczej. Gospodarki są komplementarne przecież i tutaj symbolem oczywiście jest Nord Stream jak najbardziej, który przecież istnieje i wstrzymanie jego certyfikacji nie oznacza przecież odejścia od samego projektu. Pamiętajmy, że pieniądze na odbudowę tego imperializmu, to po części pieniądze, infrastrukturę, to po części przecież w dużej części jednak jest efektem tego, że Niemcy kupowały rosyjskie surowce przez całe lata i starały się uzależnić nie tylko także Europę od tych surowców. I miejmy świadomość, że erupcja rosyjskiego imperializmu byłaby niemożliwa bez tej wieloletniej współpracy niemiecko-rosyjskiej, a przynajmniej bardzo trudna. I że w związku z czym środkowa Europa ma problem nie wyłącznie z imperializmem rosyjskim, też także jego obecnie może trochę utajonym niemieckim sojusznikiem, który jest o tyle kłopotliwy, że moskalofilstwo tam jest szersze niż jeden obóz polityczny. To nie jest tak, że tylko lewica, albo tylko prawica, czy tylko powiedzmy jakieś środowiska typu alt-right, ale to jest tam bardzo mocno
zakorzenione. I pozostańmy przy konstatacji tego faktu jako faktu istotnego. Co z tym faktem zrobić, to może jest temat na zupełnie osobną rozmowę. Myślę, że poruszymy ten temat jeszcze niejednokrotnie. Póki co pozwolimy sobie zakończyć ten odcinek. Jednocześnie życzymy wytrwałości i zwycięstwa ukraińskim żołnierzom, bojownikom i ukraińskiej ludności. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.